Tunel południowej obwodnicy Warszawy, ale heca, nie ma mnie. A właśnie, że już jest. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć wciąż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskich inwestycji. Dziś powiem Wam trochę o południowej obwodnicy Warszawy oraz głównie o tym tunelu, który właśnie teraz widzicie i to są zdjęcia parę dni jeszcze przed otwarciem, ale spokojnie. Mam też zdjęcia bezpośrednio z powietrza, jak tunel został otwarty. I oto i one, proszę bardzo, pierwsze samochody, które wjeżdżają do tunelu. Oczywiście ze skrotem tutaj policji, jak widzimy, także to wszystko tutaj miało miejsce. Wszystko było dokładnie poukładane. Te samochody na drugiej jezdni północnej, które widzimy bliżej nas, to są samochody zaparkowane, które były tutaj bezpośrednio od mediów, które były na konferencji prasowej, na której był premier, który uroczyście otwierał tąże drogę. Ale widzimy właśnie, że tutaj te pojazdy się powoli pojawiają i takie tu ładne zdjęcia mogliście też oglądać zresztą na żywo. Parę osób, no nawet nie parę, ponad 600 osób było na żywo podczas wielkiego otwarcia jednej nawy i to jest właśnie ta nawa, którą teraz widzicie. Na niej było dosyć dużo z Was. To jest nawa południowa tunelu POW, czyli południowy obwodnicy Warszawy, potocznie zwanego tunelu pod Ursynowem. I według mnie przez większość osób będzie nazywany po prostu tunelem pod Ursynowem, bo pod Ursynowem innego tunelu nie mamy. No i nie licząc oczywiście tuneli metra, ale to jest zupełnie inna działka. No i tu jeszcze widać, jak jest konferencja zbierana i później zobaczycie też, jak bezpośrednio był otwarty drugi odcinek, na którym jeszcze Was więcej było. Także zdjęcia, wszystkie, które widzicie z powietrza bezpośrednio z otwarcia, czy jak już tunel jest otwarty, pochodzą z tego live'a, tylko w lepszej jakości. No i dobrze, co my tu mamy? Może trochę informacji na temat samego obwodnicy, bo trochę tutaj jest na ten temat ciekawostek. Droga ekspresowa S2, bo tak dokładnie się nazywa południowa obwodnica Warszawy, jest od początku węzła, to jest pierwszy węzeł, który powstał na tej trasie, to jest Konotopa, do węzła Lubelska, który został oddany w 2020 roku, jak dobrze nie mam, ale za chwilę tutaj szczegóły. To tak, na początku ten odcinek, który właśnie teraz widzimy i cała ta trasa miała być autostradą. Miała być to ciąg dalszy drogi A2. Niestety, mieszkańcy tak bardzo protestowali Ursynowa, że jest drogę przemianowana na drogę ekspresową. Ale dobrze, że i tak powstała i dokładnie w tym miejscu, w którym jest. Powstała w tunelu, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom, chociaż krążą cały czas pogłoski, iż nie ma wystarczającej ilości filtrów. Tego tematu nie zbadałem dokładnie, więc nie będę mówić, czy tak jest, czy tak nie ma. Przy okazji tu teraz mieliśmy sygnalizację świetlną, która według mnie jest w ciekawym miejscu usytuowana. Jeszcze z ciekawostek, a propos samego tunelu, jesteśmy już przy nim i jedziemy. Zwróćcie uwagę, iż pełno jest dookoła całego tunelu, mnóstwo jest zamontowanych kamer, to jest po pierwsze. Po drugie, jakby było tego wszystkiego mało, są elektroniczne tablice i tablice, które zmieniają znaki. Czyli na przykład gdyby zdarzył się wypadek, to już z daleka będą znaki informować, że o nie, tunel jest nieprzejezdny, jedź na okrągło. Także to jest całkiem nieźle tutaj zrobione. Dobrze, no i tak, mamy tutaj tunel, proszę bardzo, mamy ładne trzy pasy. Ograniczenie prędkości na długości całego tunelu to jest 80 km na godzinę aktualnie. Możecie to zmienić oczywiście na żywo. Jest też czwarty pas, który widzimy tutaj jest na czerwono zaznaczony na tych znakach. I to jest pas techniczny. W przypadku jakiegoś awarii, korku czy wypadku, po prostu tędy można też przejechać. Z rzeczy ważnych, na całej długości tunelu jest poprowadzona, a konkretnie jest nawet robiony, odcinkowy pomiar prędkości, aby przypadkiem tutaj nie jechać zbyt szybko. I to jest według mnie dobre rozwiązanie, bo w tym tunelu jakby coś się wydarzyło, to byłby duży problem. I swoją drogą, jak widzicie, to są zdjęcia już parę godzin po otwarciu. Bezpośrednio z tunelu przejechałem się nim, musiałem to zrobić tego samego dnia, ale następnego dnia, bo ja to, wy to widzicie już dwa dni po otwarciu, ale następnego dnia, czyli to był wtorek, bardzo dużo osób już korzystało z tunelu normalnie. Czyli nie dlatego, że było otwarcie, tylko dlatego, że już normalnie osoby korzystają. I duch ten w tunelu dosyć jest na wysokim poziomie, tak samo jak na wszystkich węzłach, które tutaj zostały otwarte. Węzeł Warszawa, Warszawa Ursynów Wschód i Warszawa Ursynów Zachód.
Są bardzo popularne, bo bardzo pomagają. Tu przy okazji widzicie, że mniej więcej w tym rejonie jedzie się właśnie tunelem pod linią metra M1, ponieważ ten tunel jedzie bezpośrednio pod tunelami metra, bo tunele metra tutaj zostały tak zbudowane i dosyć płytko, żeby można było puścić ten tunel później bezpośrednio pod nim. I też to było tak robione z taką specjalną metodą, iż podczas budowy tego tunelu, który bardzo długo trwała, nie było żadnych zatrzymań w wykursowaniu metra, także całkiem to sprawnie poszło. Przy okazji, jak widzicie, co jakiś czas są numery telefonu, telefony są SOS, aby w razie wypadku czy czegokolwiek zadzwonić. Jak widzicie też tutaj po lewej stronie są wyjścia ewakuacyjne do specjalnego tunelu, który jest pomiędzy dwoma tunelami. On jest tam w specjalny sposób zrobiony, może kiedyś albo na innych kanałach czy na innych filmach możecie zobaczyć na ten temat więcej informacji. Na pewno też o tym, jak już film pewnie zrobił. No i to my z drugiej strony węzeł Warszawa Ursynów Wschód. Bardzo długa nazwa. Jest to dalsza część węzła Warszawa Ursynów i to jest R13. I jesteśmy już tutaj na Wilanowej. Bezpośrednio z wyjazdem wyjeżdżamy na Wilanów, tak jak to teraz widzicie. Także dosyć to nieźle wygląda. No i trzy pasy się tutaj cały czas ciągną. Tutaj już oczywiście jest też większa prędkość. Jak widzicie tutaj, jeśli dobrze zauważyłem, była prędkość 100 km na godzinę zwiększona. I pomiar odcinkowy prędkości jest już tutaj zniesiony, bo jest tylko i wyłącznie w tunelu. No i tutaj jest zjazd za chwilę bezpośrednio na węzeł Warszawa-Wilanów. No ale dobrze, wróćmy do ciekawostek a propos całej trasy. W 2007 roku, a konkretnie 13 lutego, została podpisana tutaj przez Radę Ministrów rozporządzenie, że powstanie faktycznie ta trasa i będzie wpisana do dróg ekspresowych jako droga S2. No i powstała, w całości jest już przejezdna. Jest oczywiście, składa się z paru odcinków. Cała trasa ma długość 34,1 km, co oznacza, że jest dosyć długa. No i było parę odcinków oczywiście budowy. Pierwszy odcinek, jaki powstał w 2013 roku, konkretnie 31 lipca, został otwarty 6-kilometrowy odcinek od Konotopa, węzła Konotopa do Alei Krakowskiej. No i to według mnie dosyć ważny odcinek też. Ogólnie ta cała obwodnica południowa bardzo łączy. Premier tutaj, jak na konferencji prasowej, nawet powiedział, że ten tunel pod Ursynowem łączy Polskę Wschodnią z Zachodnią. No ja nie będę tutaj aż takimi słowami jechać, na pewno Warszawy dosyć mocno łączy i pomaga z ominięciem jej, aby samochody po prostu nie musiały wjeżdżać do centrum. Tu przy okazji widzimy nowo wybudowaną ulicę Adama Branickiego, która bardzo pomaga mieszkańcom miasteczka Wilanów, bo dzięki temu mogą wjechać bezpośrednio do Ursynowa zupełnie nową drogą, która jest w takim miejscu, gdzie nie było żadnego połączenia. Ponadto już niedługo, bo od 10 stycznia, będą tą trasą jeździć dwie nowe linie autobusowe, ale o nich to jeszcze będę robić specjalne materiały. Powiem w skrócie tylko, że te dwie linie będą jechać na trasie od Ursynowa i stacji metra, które są na Ursynowie, bezpośrednio metro i Mielin i tak dalej. I one będą jechać jedna przez Zawady na Stegny, a druga dalej tutaj z miasteczka Wilanów mostem południowym przez Wawer, różne rejony, tam obok wału nawet będzie jechać i skończy swój bieg niedaleko i przejeżdżając też obok Centrum Zdrowia Dziecka. Także dosyć ważne elementy. Jak widzicie, ta ulica jest dosyć już popularna, pomimo tego, że działa od niedawna. Ten odcinek przy okazji krótki, tutaj widzicie tutaj taki trochę inny, ma ciemniejszy kolor i więcej drzewek i zielonego. To jest odcinek wbudowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, a wszystko inne, cały węzeł jest wbudowany przez Główną Dyrekcję Dróg i Autostrad, czyli przez rząd, że tak to ujmę w skrócie. Tu jest ten węzeł, też węzeł jest ciekawie zrobiony, bo jest bezpośredni zjazd na Wilanów, czego w tamtym drugim węźle, mam na myśli Warszawa Ursynów Zachód, nie ma. Tu przy okazji też są zjazdy techniczne w odpowiednie miejsca, no i cała ta ulica, jak widzicie, tak mniej więcej też wygląda. Jest tutaj dwa pasy przeważającej odcinku, bezpośrednio przejezdne dla osób przemieszczających się z miasteczka Wilanów do Ursynowa i ponadto ze zjazdów pojawiają się podwójne pasy. Ogólnie ta ulica jest, ma bardzo dużo pasów według mnie i chyba dobrze, bo tutaj dużo osób będzie z tego korzystać, tak mi się przynajmniej wydaje. No i proszę bardzo, mamy już z drugiej strony otwarcie tunelu drugiej nawy. To jest otwarcie tunelu północnego od strony wschodniej Warszawy, czy bardzo wjeżdżamy od miasteczka Wilanów. Tutaj jest nowo budowany McDonald's, tak przy okazji, o nim trochę na live rozmawialiśmy.
Jest tam też dalej świątynia Opatrzności Bożej, zwana przez mieszkańców Sokowidówką. No i wjazd. Oczywiście na początku jedzie policja i to sądzę, że dla nich było największe przeżycie. Wjechać jako pierwsze osoby tym tunelem, no to musiało być niezłe. No i tu też widzicie już fragmenty tego węzła, jak wszystkie pasy są porozkładane. Trochę ja bym się, szczerze powiedziawszy, za pierwszym razem zgubiłem na tym węźle, jak już jedzie się samochodem. Ale znając już po dłuższym czasie, to raczej nie będzie jakichś większych problemów. Także tak to wygląda, jak widzicie. Swego tutaj też widzicie fragmenty takiego specjalnego systemu, o którym jeszcze pewnie w kolejnych materiałach będę mówić. Dzięki czemu ten tunel jest jeszcze bardziej nowoczesny, niż wam się wydaje. Ale o tym też już niedługo. Bo nie wiem, czy zauważyliście, tutaj nie ma żadnego lodu, a nie widać też żadnej soli. No i tak, swego też a propos ciekawostek co do tunelu, bo może do tego przejdźmy. Tunel ma długość, jest to najdłuższy tunel w Polsce. Jego długość to jest ponad 2300 metrów, czyli ponad 2 km. To jest bardzo długi tunel. Został oddany dokładniej w poniedziałek, czyli to był 20 grudnia 2021 roku. Także tak to wygląda. Koszt budowy całkowitej w teorii, jak tutaj podaję, to jest ponad 1 miliard polskiego golda, dokładnie 1 200 000, dosyć dużo. Budowa ta rozpoczęła się w kwietniu 2018, skończyła się w 2021 roku w grudniu, czyli jak możecie sobie podsumować, dosyć długo to trwało, prawie 3 lata, no 2,5 tak mniej więcej upraszczając, ale no, to nie zmienia faktu, że dosyć długo to szło. Jest zlokalizowana, oczywiście cały tunel jest bezpośrednio pod Ursynołem. No i jak widzicie, pierwsze pojazdy właśnie teraz, na waszych oczach, oczywiście odtwarzanego filmu, wjeżdżają do tunelu od drugiej strony, czyli cała konferencja i wszystkie osoby stamtąd się już musiały zmyć. No ale powiem wam, że tak, to jest historyczny moment dla Warszawy. Chociaż mało kto o tym mówił, jakby się oglądało telewizję. Tak swoją drogą. No ale mniejsza z tym, bo tunel jest ciekawy. Jak mówiłem, jest dosyć długi. To są dwa tuby, cztery portale, no bo są cztery wjazdy oczywiście. Z każdej strony można w teorii wjechać. Oczywiście są jednokierunkowe tunele, ale no wiecie. No i tak, tu jeszcze ciekawostek, jakiego mogę dla was powiedzieć. No to tak, docelowo ten tunel miał zostać otwarty mniej więcej w czerwcu 2020 roku, czyli dosyć dużo wcześniej niż został faktycznie otwarty. Został otwarty jeszcze ciekawostek o godzinie 12. Natomiast po kolei od tego 2020 roku, od czerwca, była przekładana data, ponieważ jakieś problemy, gdzieś brakowało papierów, jakaś część wentylatora nie działała i tak dalej. Aż w końcu doszliśmy do tej daty, iż dowiedzieliśmy się jakoś tam we wrześniu, iż otworzą tunel faktycznie nie do końca, tylko że po prostu otworzą go tej jesieni, czyli jesieni 2021. I zrobili to. Otworzyli ostatniego dnia jesieni w tym roku. To jest trochę prześmieszcze z ich strony, ale dotrzymali w teorii słowa. Chociaż któregoś już, bo poprzednie cały czas były przekładane. Też ciekawostek jest to, iż w tym tunelu nie mogą przejeżdżać pojazdy towarowe i ogólnie pojazdy z takimi niebezpiecznymi ładunkami i tunel objęto kategorią E. Jeśli ktoś wie mniej więcej, co to znaczy, a jeśli nie, to możecie sobie przeczytać i trochę więcej informacji na ten temat zgłębić. A w dużym skrócie, tutaj ten zakaz dotyczy materiałów niebezpiecznych, wymagających oznakowania pomarańczowymi tabliczkami. Tak mniej więcej z Wikipedii on tutaj to streściłem. Także tak to wygląda, ale tunel nie tylko w ten sposób się prezentuje, bo my go widzimy od góry. Z Dona przed chwilą trochę go widzieliście. Od dołu teraz będziemy jechać, ale też jest trochę tunelu bezpośrednio tam, gdzie mieszkańcy mieszkają. I mieszkańcy chcieliby, żeby tam był jakiś park. No i oczywiście, żeby były filtry, o których już mówiłem. I tak będzie. Nad terenem całego tunelu ma powstać jeszcze park. Miasto Stołeczne Warszawa już tam przetargi, różne projekty i tak dalej rzuca. Niedługo może się faktycznie coś rozpocznie w tej sprawie. I czekamy niezmiernie, aż faktycznie coś powstanie. Ma powstać dosyć duży park z bazarkiem po środku.
nad całą długością tunelu, całym tym obiektem. To jest bardzo dobra nowina, czekam niezmiernie, chętnie bym to zobaczył, bo to by upiększyło ten teren, gdzie aktualnie są po prostu odbudowane po części stare parkingi. A według mnie, wiadomo, park trochę lepiej by wyglądał niż aktualnie parkingi. Parkingi mogliby gdzieś w inne miejsce po prostu poprzestawiać. Jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, iż na górze jest pełno nowych ścieżek rowerowych, które łączą Wilanów z Ursynowem. Jednakże bezpośrednio nad tunelem, czyli w Ursynowie, nie mamy tych ścieżek za dużo. Kończą się w polu, kończą się zazwyczaj na jakimś parkingu i bez kontynuacji, ponieważ tutaj miasto się nie dogadało z tutaj gadką, przez co faktycznie wygląda ścieżka strasznie, ale ZDM Warszawski już podjął odpowiednie kroki i bezpośrednio jeszcze w najbliższym czasie rozpoczną się prace, aby połączyć tą pośrodkowaną trasę rowerową, żeby w całości dało się ją przejechać bezpośrednio od Puławskiej, na przykład do Wawra i nawet do kolei, tam do PKP Międzyszyn i tak dalej. No to będzie dosyć ciekawe połączenie. Dobrze, tutaj widzieliście, już przed chwilą było metro, mieliście tam pisy jak coś, więc tutaj już chciałem skończyć swoją myśl, bo dosyć dużo ich tutaj dla was wyciągnąłem specjalnie, aby ten materiał nie był taki jak zazwyczaj, tylko trochę jeszcze ciekawostek historycznych i innych rzeczy. I jeszcze na koniec parę ciekawostek właśnie historycznych a propos budowy całej tej obwodnicy południowej. Tak jak mówiłem, Aleja Krakowska to był 2013 rok, 31 lipca. Kolejny odcinek to był od Alei Krakowskiej do Warszawa lotnisko, kolejny węzeł. To był odcinek 7-kilometrowy i został otwarty 6 września tego samego roku, czyli 2013 roku. Wraz z tym fragmentem też został oddany 3-kilometrowy odcinek trasy NS tak zwanej od Warszawa lotnisko do bezpośrednich zjazdów tam na lotnisku, tunelów i innych bajerów, które są dosyć ciekawe, no i tam jest też wjazd na Mordor, czy tam Służewiec, jak zwał, tak zwał. Kolejny odcinek to już był 18 września 2013 roku, to właśnie był odcinek Warszawa lotnisko i do Puławskiej. I to jest dosyć ważny element, ważny odcinek. Jak widzicie, dosyć dużo w 2013 roku się tutaj pozmieniało i popojawiało. Kolejny odcinek to już jest faktycznie to, co teraz widzicie. W 2020 roku, konkretnie 22 grudnia, został otwarty odcinek na trasie Warszawa-Wilanów Lubelska, czyli most południowy, kolejny most w Warszawie. I to jest dosyć długi odcinek pod na przykład linią kolejową tam na Wawrze. No i łączy się z węzłem Lubelska, który teraz ma nowo budowaną też część od węzła Warszawa, czy nie od węzła, tylko od obwodnicy wschodniej Warszawy. Także jest to ciekawe połączone. No i teraz został odcinek otwarty tutaj. Połączone te dwie części, które przez jakiś dosyć długi okres, prawie roku, to wyglądało w ten sposób, no ponad roku właściwie, z tego co widzę, to był faktycznie rok. Zostało połączone te dwie części południowej obwodnicy dzięki temu tunelu. No i oczywiście ulica Adama Branickiego, którą teraz widzicie, która była bardzo ważna i długo planowana przez miasto, a dopiero teraz została zrealizowana. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie porozmawiać na tego typu tematy, możecie wejść na mój serwer na Discordzie, do którego link macie teraz w opisie. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejną najbliższe otwarcie jakichś takich dużych inwestycji w Warszawie, znaczy w Warszawie albo obok Warszawy, albo inwestycji dotyczących Warszawy, to jest wschodnia obwodnica Warszawy i to jakoś w przyszłym roku, więc pewnie z tego też będzie jakiś live'ik, jeśli mi się uda. No i żeby tak na pewno było, jak wam bardzo się podoba, co tutaj robię, możecie mnie też wspierać. Obok przycisku subskrybuj, macie taką możliwość. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro widzimy się na Warszawie Zachodniej. Do zobaczenia. Cześć!